Mimo że 38-latek był kompletnie pijany, wsiadł do swojej osobowej Toyoty i pojechał do przedszkola po córkę. Odebrał 4-latkę, wsiadł do samochodu, jednak miał duży problem z wyjechaniem z parkingu. To zaniepokoiło innego rodzica, który obserwował całą sytuację. Otworzył drzwi, chciał zwrócić uwagę mężczyźnie i wówczas poczuł alkohol. Jak się okazało, zatrzymany 38-letni mieszkaniec Lubina, nieposiadający obywatelstwa polskiego, miał w wydychanym organizmie ponad 2 promile. Dodatkowo policjanci wykonujący czynności na miejscu stwierdzili i potwierdzili fakt w systemach policyjnych, że wobec mężczyzny w ubiegłym roku w sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok skazujący go na zakaz m.in. prowadzenia pojazdów mechanicznych. Więc finalnie mężczyzna usłyszał 3 zarzuty. Mężczyzna odpowie za kierowanie po pijanemu, dodatkowo za to, że wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu. 38-latek został w trybie przyspieszonym skazany za narażenie córki na utratę życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na karę bezwzględnego więzienia na 5 roku. Otrzymał także karę dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić 10 000 zł na rzecz Funduszu Ofiar Wypadków Drogowych.